Wiecie co, to jest wyzwanie w ogóle głosić zarówno po tym, co powiedziała Malwina, jak i po tym, co chyba pogłos mam. No to super. I po tym, co mówiła Angela. W pewien sposób, może nawet duży, nawiążę w ogóle do tego, co dzisiaj się wydarzyło. Bo będę mówił o wierze i marzeniach. I o rzeczach, które tak naprawdę są z tym nierozłączne, czyli problemami. Dopóki ludzie nie podejmą decyzji, że działają, tak naprawdę ich życie jest po prostu banalne. I to jest zmora chrześcijaństwa. Że ludzie, którzy nie podjęli decyzji, że idą, to co zrobiła Angela, ona poszła do przodu i jej życie przestało być banalne. Ludzie w pierwszej kolejności tak naprawdę muszą się uporać z egoizmem, z lękami, niewiarą, żeby móc pójść dalej. Coś wam przeczytam. Hebrajczyków 10:23. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Wiecie co, ja wierzę w to, że Bóg każdego do czegoś powołał. My tutaj nauczamy jednej rzeczy, że Bóg nie ma specjalnego planu dla człowieka. Ale On wybrał nas przed założeniem świata do konkretnych celów. Osobiście uważam, nie jest to jakby napisane w Biblii, a osobiście uważam, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest człowiekiem powołanym na tu i teraz do wykonania konkretnego zadania. Nie, ja nie zostałem powołany na to, żeby cokolwiek zrobić w średniowieczu. Ja nie zostałem powołany, żeby zrobić cokolwiek za 200 lat. Jestem odpowiedzią tu i teraz. Moje uwarunkowania psychofizyczne i cała moja osobowość jest na tu i teraz. I teraz tylko pytanie, czy ja tu i teraz zrobię to, co mam zrobić. Powiem wam o pewnych rzeczach, które są problematyczne. Złodziej numer jeden to jest czas. Jeżeli człowiek podjął decyzję i przyjął od Boga jakąś informację, nazwijmy to obietnicą, tak jak Paweł powiedział, że będzie coś robił, to pierwszy złodziej, który go dotknie, to czas. Czas działa na korzyść człowieka albo działa na niekorzyść człowieka. Jeżeli człowiek będzie jakby rozciągał się w czasie, czas będzie dla niego niekorzystny. Ale czas jest w pewien sposób zarówno mocą uzdrowieńczą, jak i destrukcyjną. W zależności jak człowiek do tego podejdzie. Jednego uleczy rany, a drugiego wykończy. Dla wielu ludzi czas działa osłabiająco na ich wytrwałość i wiarę. Zobaczcie, tak jak się nawróciliśmy, wielu z nas przyjęło od Boga informacje, co powinni robić, albo kim są i co będą robili. Jak oni tą informację przyjęli, to już jest jakby wtórna historia, bo ludzie oczekują po prostu walnięcia z nieba, przyjęcia informacji, niemalże jakby ktoś mu nakrzyczał w ucho, a to w ogóle nie o to chodzi. Informacje przyjmujemy od Boga tak, jak Bóg do nas mówił. Pierwsza rzecz, mówi do nas głosem słyszalnym, fundamenty się kłaniają. Jest to bardzo tak naprawdę niewielka ilość razy, kiedy Bóg mówi słyszalnym głosem. Wewnętrzny głos i po prostu nasza wewnętrzna pewność, nasze wewnętrzne przeświadczenie. Jak człowiek odbierze taką informację od Boga, co ma robić, jest to wtórna historia, ale ją przyję. Nie ma ludzi, do których Bóg nie powiedział, że co razem zrobimy, bo ja w to wierzę, że razem coś z Bogiem robimy. Nie ma takich ludzi, tylko ludzie po prostu dalej nie poszli za tym. Zobaczcie. 1 Piotra 5:6. Ukoście się pod mocną ręką Boga, aby wyszedł was z czasu swego. Jest czas na to, żeby zrealizować w ogóle swoje powołanie. Zostaliśmy powołani wszyscy i jest czas. Kolejna rzecz, czyli złodziej numer dwa, to szatan. Szatan, jak to on, lubi gadać do człowieka, że generalnie człowiek jest nikim. To jest jego domena i on to bardzo uwielbia. Jeżeli człowiek został powołany do Boga i od Boga do wykonania jakiejś rzeczy, generalnie zawsze diabeł będzie mówił do niego, że jesteś nikt i nic nie potrafisz i tego nie zrobisz na pewno.
Ale człowiek, jeżeli uzna, że wykonanie tej jakby samej tej czynności jest mało znaczącą rzeczą, bo my nie robimy dla wykonywania czynności. My w ogóle nie nadajemy, zobaczcie, zarówno Malwina, jak i Angela, dla nich największą wartością jest drugi człowiek i relacja z Bogiem. Nie samo wykonywanie tej czynności, że one są tam na ulicy. Szczerze, to nie jest fajne. To w ogóle bycie na ulicy i przedzieranie się przez tych ludzi i zderzanie się z demonami. Jasne, może się do tego przyzwyczaić, tak jak Angela powiedziała, ona lubi demony na śniadanie. Ja to rozumiem, tylko generalnie jest to nic fajnego. Ale musicie wiedzieć, że wszyscy zostaliśmy wybrani. W Biblii jest wiele miejsc, gdzie zostało to powiedziane i do chociaż dwóch sobie dojedziemy. 1 Piotra 2,9. Sekunda, 1 Piotra 2,9. A wy jesteście rodem wybranym, królewskim, kapłańskim, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Jeremiasz. Jeszcze lepszy zawodnik. Jeremiasz mi próbuje uciec. Jeremiasz 1:4-5. Doszło mi słowa Pana tej treści. Wybrałem Cię sobie, zanim utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię, na proroka narodów przeznaczyłem Cię. Dzisiaj to mówiliśmy. Każdy z nas został przed założeniem świata w pewien sposób, może nie tyle wybrany. Artur kiedyś powiedział taką ważną rzecz dla mnie, że jakby w ogóle wszystko się zawiera i my jesteśmy jakimś elementem do konkretnej po prostu wykonania tutaj na ziemi roboty. To nie jest tak, że Bóg próbuje kogoś wcisnąć w ogóle, jakby szuka na siłę kogoś. Nie szuka. My jesteśmy odpowiedzią wszyscy, w ogóle na ten czas. Potem będzie całkowicie inny czas. Inne rzeczy będą się wydarzały i inni ludzie będą potrzebni. I my zostaliśmy wybrani do wykonania konkretnej rzeczy i my się mierzymy po prostu tutaj na ziemi z pewnymi przeciwnościami. Ale zobaczcie, nie ma nic lepszego, ja osobiście uważam, niż marzenie wypływające po prostu bezpośrednio od Boga. Mnie to osobiście w ogóle po moim narodzeniu zaczęło napędzać. W ogóle informacja, która otrzymałem od Boga. Zacząłem się po prostu tym cieszyć. To zaczęło w ogóle... Powiem jeszcze jedną rzecz. Uważam, że jesteśmy tutaj wszyscy jakby z powodu jednego marzenia, że tutaj po tym, co się zakończy dzisiaj, trafiamy do domu. Jest pewnego rodzaju marzenie. Ja jestem dziedzicem tego marzenia, że jestem człowiekiem narodzonym na nowo i jestem narodem kapłańskim, który wybrał sobie Jezus. Ja w to marzenie uwierzyłem. Wiecie, generalnie dlaczego to jest marzenie? Bo mam wewnętrzną pewność, ale to jeszcze się nie zrealizowało, więc to jest moje marzenie. Diabeł będzie próbował zawsze zdyskredytować nasz plan. Zobaczcie, wielu z nas zostało do czegoś powołanych, otrzymaliście własne, spersonalizowane, nazwijmy to powołanie. I pytanie, kto z was musiał to obronić? Kto oko w oko z diabłem, jakikolwiek by nie był demon, musiał stanąć i po prostu to obronić? Uważam, że tak. Ale nie wszyscy przeszli tą próbę. Dlaczego? Dlatego, że diabeł jest starą mędą, która zawsze przychodzi i przychodzić będzie. I to się nie zmienia. I plan, jakby globalny plan, globalne marzenie jest, powiedzmy globalny cel, ale też są cele krótkoterminowe. I na tych celach krótkoterminowych diabeł wykrada po prostu ludziom ich marzenia, więc finalnie tego nie zrealizują, nie obronią tego. Złodziej numer 3. Ostatnio w ogóle rozmyślałem, że to chyba błędne jest, bo powinno być kradziej, bo złodziej to jest robiący zło, więc powinien być kradziej. Jeżeli diabeł nas nie załatwi, nie odwiedzie od wykonywania planów, jeżeli czas nas nie załatwi, to będą próbowali nas załatwić nasi przyjaciele. To jest złodziej numer 3. Nie wiem jak wy, ale ja się z tym też spotkałem w swoim życiu, że
przyjaciele przedstawiają najbardziej realistyczny plan jakiegoś zagadnienia. Najbardziej realistycznie nam powiedzą w ogóle, jak się wam to nie uda. I szczerze mówiąc, będą mieli w wielu miejscach rację, dlatego że będą mówili o realnych trudnościach, które trzeba będzie przezwyciężyć. Oni sprawią, że wielu ludzi się zatrzyma. I sprawiają. Dlatego wiem, że nie na wszystkich przyjaciół można liczyć. Jezus powiedział taką rzecz, że wszystkim się nie ufa. Zobaczcie, wielu przyjaciół, których mieliśmy, przyzwyczaiło się do jakiegoś wizerunku naszej osoby. I jakby przez ten wizerunek naszej osoby im trudno już zaczęło być z nami funkcjonować. No, podam przykład czy Malwiny, czy Angeli. Jakieś były wcześniej. Nagle im coś odpaliło w głowę i jest w ogóle inna. Już nie chodzi, nie jest spokojna, jest rycząca, warcząca, coś robi głupiego. I teraz ci przyjaciele, w cudzysłowie, oni już nie są w stanie z takim człowiekiem wytrzymać. Nastąpiła zmiana. I oni będą próbowali w ogóle jakby ratować sytuację. Czyli będą próbowali ściągnąć nas do tego samego miejsca, w jakim ten człowiek wcześniej był. Bo tak dla nich jest bezpieczniej. Będą się bać również naszej wytrwałości. Dlatego, że jeżeli człowiek zaskakuje, jakaś rzecz, jakiś Boży plan zaskakuje w życiu człowieka, to w prawidłowym mechanizmie powinno nastąpić wytrwałość. I teraz wytrwałość to jest po prostu orka w jednym kierunku. I wielu ludzi nie będzie chciało tego ciągnąć. Dlatego oni naprawdę, jeżeli nie załatwi czas sprawy, jeżeli nie przyjaciele, to jeżeli nie będzie to, powiedzmy, szatan, to przyjaciele nas naprawdę będą próbowali odwieść od tego planu. Zobaczcie. Ja w pewien sposób też przeżyłem taką rzecz, jak się nowo narodziłem i uważam, że to jest mechanizm, chociaż nie jest taki stuprocentowy, ale w wielu przypadkach Duch Święty po nowym narodzeniu oddziela człowieka od przyjaciół i od rodziny. Dlaczego tak się dzieje? W ogóle jest to, bardzo często to jest też radykalny gdzieś mechanizm. Nie jest to takie miłe, przyjemne, tylko po prostu odcięcie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że my musimy się przygotować w ogóle i dowiedzieć, kim jesteśmy i to jakby musi być spójne z nami samymi, bo inaczej tego nie obronimy. Ja pamiętam, jak przyszedłem do moich rodziców i ja już byłem, nie wiem, może z miesiąc, dwa narodzony na nowo i wszystkim chciałem opowiadać Ewangelię. Przychodzę, wywalam Ewangelię moim rodzicom w ogóle, a oni nic w ząb. I kurczę, no tak się zezłościłem, jak można być tak po prostu głupim, że no popłakałem się, zezłościłem, trzasnąłem drzwiami i poszedłem. I już nie wróciłem. I zajęło mi jakiś okres czasu tak naprawdę, kiedy mogłem w ogóle wrócić do pewnych relacji, bo ja musiałem, bo zobaczcie, nowe narodzenie to jest totalna zmiana. Mi się zmieniło wszystko. Ja nie do końca wiedziałem, co jest prawdziwe, jaki ja jestem, no bo wszystko się zmienia. Pomodliłem się o to, że mam zmienione, że chcę mieć zmienione pragnienia, żeby pragnienia moje były całkiem inne na Boży sposób, więc zaczęło mi się zmieniać wszystko. Nawet to, że powiedzmy, nigdy nie lubiłem jeść pomidorów, a zacząłem jeść pomidory. Mówię, no zmieniają się rzeczy, więc ja musiałem się dowiedzieć, kim jestem. I teraz no, moi rodzice nie byli mi do tego potrzebni. No i właśnie. I teraz wam coś przeczytam o przyjaciołach. To są Dzieje Apostolskie. Co powiedział Gamaliel? Dzieje Apostolskie 5:38-39. To też teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam. Odstąpcie od tych ludzi i zaniechajcie ich. Jeśli bowiem to postanowione, albo ta sprawa jest z ludzi, wniwecz się obróci. Jeśli jednak z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy tym mogłyby się okazać, że walczycie z Bogiem. To w ogóle też pokazuje mi, że w wielu przestrzeniach trzeba się pozbyć przyjaciół, bo oni będą kulą nogi. Oni nie rozumieją dla dobra, jakby nas, będą próbowali nas zatrzymać, a tak naprawdę będą blokowali Bożą sprawę. Dla ich bezpieczeństwa czasami lepiej to jest po prostu osunąć ich na bok. Kolejny złodziej. Rodzina. Jeżeli przetrwa człowiek pierwsze trzy uderzenia, bo czas mija, diabła można uciszyć,
przyjaciół można oddalić, rodziny człowiek się nie pozbędzie. Nie ma możliwości takiej, żeby człowiek powiedział, chociaż znam jeden przypadek, ale nie wiem, czy to była rodzina, że generalnie wychodzę z domu i nic już mnie nie interesuje. To jest to możliwe, ale to jest bardzo trudne. I teraz zobaczcie, rodzina to jest grupa ludzi, która jest najbardziej zbliżona, do, jakby połączona ze sobą. Jedno wpływa na drugie. Jedno, powiedzmy, ma Boży plan, drugie niekoniecznie. I to jest bardzo trudne. I to będzie taki sam mechanizm jak z przyjaciółmi. Rodzina, mąż czy żona powinna być przynajmniej do pomocy, ale nie zawsze tak jest. I dlatego trzeba na te rzeczy bardzo dobrze móc spojrzeć. Bo teraz tak, zobaczcie. Czas po prostu płynie, nie? I diabeł będzie przychodził i mówił do was tak. Upłynęło od momentu, kiedy Bóg wam powiedział o waszym powołaniu, upłynęło sporo czasu i nic się od tego czasu nie wydarzyło, więc on będzie gadał. Diabeł będzie mówił, okej, czasami masz tak, że wynosisz się dla innych, mówisz, że ty pracujesz, a inni niekoniecznie. Przyjaciele będą bali się zmian w naszym życiu i czasami mogą nas nie poznawać. W wielu miejscach w rodzinie nastąpiło tąpnięcia i w ogóle przemieszczenia. I teraz jakie są Boże zasady? Trzeba się ich trzymać. I pierwsza rzecz jest taka. Nieważne jak długo potrwa realizacja planu, to nie ma znaczenia. Nieważne ile razy trzeba będzie odpowiedzieć diabłu, że nasz stary człowiek umarł i generalnie ma się gonić. Nieważne ile przyjaciół stracimy. I nieważne jak bardzo będzie przykro z powodu słów rodziny. Wiecie co, ja zanim się nawróciła Malwina, powiem wam o jednej takiej rzeczy. Ponieważ ja zacząłem swoją budować tożsamość z Bogiem, zacząłem być człowiekiem, dla którego sprawiedliwość i Boże standardy zaczęły być jakby czymś ważnym. I generalnie mieliśmy jakąś tam wymianę i ona powiedziała, że łże jak pies. Mówiła do mnie różne rzeczy. No, generalnie jak mieliśmy gdzieś jakieś spięcia, różne rzeczy mogła powiedzieć, spływało po mnie to w ogóle jak po kaczce, ale powiedziała, łżesz jak pies. I to mnie bardzo zabolało. W ogóle dostałem strzał po prostu w głowę. Generalnie moje emocje nie nadążyły w ogóle za moim stanem, więc obróciłem się i wyszedłem z pokoju, bo ja nie wiedziałem, co mam zrobić. Po prostu mnie to zabolało. Dlatego wiem, że rodzina bardzo mocno też wpływa na człowieka, na jego działanie, nie? I fajnie by było, gdyby ludzie nie musieli przez to przechodzić, ale wiem, że w wielu miejscach będą musieli. W kościele jest wielu marzycieli, wiele jest osób, których Bóg coś powiedział, przedstawił im ich plan, tylko oni z tym nic nie zrobili. Zostali powołani na biznesmenów, ewangelistów, pastorów, pomocników, kucharzy. Każdy został powołany, tylko teraz w ogóle nie ma rzeczy lepszych ani gorszych. W ogóle coś wam powiem. To, że tu stoję, to wynika to tylko z mojej odpowiedzialności. Jestem człowiekiem, który generalnie tak został wychowany przez ten system, że wolałem być z tyłu. Ale mam Boży dar i mam swoje powołanie i muszę je robić. Niezależnie od tego w ogóle, jakie mam chęci ku temu, nie? I to wcale nie jest większe głosić czy sprzątać w ogóle, nie wiem, w kościele. To nie jest większe. To jest taka sama rzecz. Zobaczcie, wielu ludzi pod koniec życia, ponieważ nie zrealizowali swoich planów, a mieli, dostali informację od Boga, będzie szukał różnego rodzaju wymówek. Ja to masowo słyszałem w ogóle u ludzi, którzy nie nawrócili się, nie spotkali Jezusa, ale mówili tak, że udało mi się wychować dzieci. I to jest w ogóle ich wow w życiu. Generalnie byli powołani, nie wiem, na podróżników, na odkrywców, na wynalazców i na wiele jakby innych rzeczy. I jedyne, co osiągnęli, to wychowanie dzieci. Tylko prawda jest taka, dzieci wychowuje się przy okazji. W ogóle to nie jest jakaś tam spektakularna rzecz, żeby teraz poświęcić w ogóle rzeczy, bo znaczy, że nie umiesz wychować dzieci, jeżeli w ogóle dziecko zaprząta ci w ogóle teraz plan. Bo zobaczcie, no bo generalnie zostaliście powołani. Bóg nie, do was nie powiedział, wychowuj dzieci. Gdyby tak powiedział, byłoby inna historia.
Nieważne, ile człowiek ma lat, nigdy nie jest za późno, żeby wejść w Boży plan. Zobaczcie. Mojżesz miał lat ile? Z 8 dych. Jozue wcale nie odbiegał od niego. Jak ja sobie czytam i zaczynam przeżywać w ogóle, jakby stając w ich miejscu, to w ogóle mnie to w pewien sposób przeszywa. Stary dziad, tak naprawdę, Jozue, krzyczy: daj mi Hebron. Mnie to po prostu powala. Facet w ogóle mógłby zająć się czymś innym. On nigdy do końca swoich dni nie stracił chęci w ogóle, żeby wykonać swoje powołanie. Uważam osobiście, że człowiek, kiedy się stanie swoim marzeniem, wypełni swój cel. Jeżeli człowiek w ogóle zajarzy, co jest w ogóle tym Bożym marzeniem i się tym stanie, jeżeli uwierzy, że jest na przykład ewangelistą i będzie tym marzeniem, to wykona swój cel. Ludzie mają największy problem nie z marzeniami, ale z ich wykonaniem. To jest największa zmora w ogóle w życiu ludzi. Dlaczego wykonanie? Bo do wykonania celu jedną z pierwszych rzeczy to jest obliczenie kosztów. Na wielu, jak patrzę w ogóle na życie z pułapu chrześcijania, wiem, że ludzie tego nienawidzą robić. Nazywając to, że idą przez wiarę. Na przykład, w ogóle żyją przez wiarę, nie licząc kosztów finansowych. Ja pamiętam, jak zanim jeszcze Malwina się nie nawróciła, w ogóle też rozważałem, co mam zrobić. Mam z nią zostać, czy mam się z nią rozwieść w ogóle i tak dalej. I ja rozważałem koszty. Co będzie, gdybym się z nią rozwódł? Co będzie, jeśli z nią zostanę? Rozważałem koszty. I teraz w ogóle pamiętajcie jedną rzecz. To, że rozważacie koszty, to nie znaczy, że musicie zadecydować na podstawie, że jakaś racja jest lepsza. Absolutnie. Ja wiedziałem, że jeśli bym się rozwiódł z Malwiną, zostałbym z niczym. Nie miałbym nic. Wszystko od początku. Ale uważałem, że ponieważ spotkałem Króla Królów, uważałem, że to i tak jest warte tej ceny. I ponieważ było warte, on mi w nagrodę oddał żonę. Poświęciłem, oddałem się. Poświęciłem, dokonałem w sercu wyboru, okej, pójdę dalej, nie? I dostałem żonę. Od momentu, zobaczcie, nowego narodzenia pojawia się w nas wiele nowych marzeń. Całkiem inne niż kiedyś. Kiedyś, powiedzmy, nie wiem, żeby człowiek był, nie wiem, coś znaczące. Ja na przykład, jako po skończonym archeologię, chciałem być znanym archeologiem. Chciałem mieć w ogóle życie jak Indiana Jones. I teraz się jakby nawracam i w ogóle, no i wszystko od początku. I teraz może się okazać, że można żyć jak Indiana Jones, ale w chrześcijański sposób. Tak jak Angela, komandos, tam spada, w ogóle coś tam robi. Czy jak Malwina, czy jak ktokolwiek. Nie? Można żyć w ogóle takim ciekawym życiem. I jeżeli człowiek właśnie nie wejdzie w to swoje miejsce właściwego powołania, to będzie żył w miałki sposób. Jak naobserwowałem się na chrześcijan, zobaczyłem taką rzecz. Nie ma gorszego obrazu niż człowiek, który nie realizuje swojego planu. To jest w ogóle straszny obraz, dlatego że ten człowiek cierpi i to ma wypisane na twarzy. Powinien zrobić i nie robi, z różnych powodów. To jakby nieistotne, ale to jest straszny obraz, kiedy masz możliwość i tego nie robisz. Człowiek cierpi, więc cierpią wszyscy wkoło. Uważam osobiście, że urodziliśmy się, każdy z nas, jako szczególna osoba. Nie ma drugich takich jak my. Nie ma drugiej Julity, drugiej Izy. Nie ma. Nie ma. Nie ma i nie będzie. Więc tylko Julita, powiedzmy, i jakaś inna osoba może wykonać swoje powołanie. Jesteśmy unikalni, tak jak i nasze wizje. Mamy unikalne w ogóle rzeczy, o których rozmawialiśmy z Bogiem, które sobie zobaczyliśmy. Kiedyś Artur powiedział taką rzecz, która dała mi dużo do myślenia. On powiedział tak: człowiek zrobi tylko to, co zobaczy w Bogu. Ponieważ ludzie nie chcą zajrzeć w boskość w pewien sposób, to wiele rzeczy nie zrealizują. A jak człowiek zajrzy w Boga i będzie widział tyle, to tyle zrobi. Jak się ograniczy, to będzie robił mało. Unikalność w ogóle działania
i nieustawanie w tym mnie bardzo wzrusza. W ogóle wzrusza mnie wierność. Wierność człowieka wobec Bożej sprawy mnie to wzrusza. Ostatnio byłem na pogrzebie Andrzeja i mnie to... Znaczy to pogrzeb jak pogrzeb, ale gdyby nie Andrzej, nie byłoby mnie tutaj. Gdyby nie Andrzej, nie byłoby Artura, przez co mnie by nie było. Człowiek pozostał wierny temu, jakie otrzymał od Boga, nazwijmy to polecenie. On był temu wierny. Człowiek, o którym tak naprawdę większość z nas nie słyszała, a wywarł ogromny wpływ. Dlaczego? Bo był wierny swojemu, w ogóle Bożemu planowi wobec jego życia. Kluczem do wykonywania rzeczy jest poznawanie, jakby tego Bożego planu, jest poznanie samego siebie. Zobaczcie, ponieważ my w ogóle w tym systemie, system nas nauczył tego, że my nie potrafimy rozpoznawać przeciwności, sił, stanów emocjonalnych, w ogóle źle reagujemy, braki komunikacyjne w ogóle, w jakich funkcjonujemy, wynikają tak naprawdę z systemu, który w nas wtłoczył jakąś niebożą jakość. Nie? I przez to też w wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie wykonać najprostszej rzeczy. Ktoś ci mówi na przykład sprzątnij to, a ten człowiek ci mówi, ale ja nie będę tego sprzątał, ja nie zostałem do tego powołany. W ogóle to są, a tu kurczę, no ale to Bóg do ciebie powiedział. Ja pamiętam taką rzecz, jak ja się nawróciłem, to w bardzo krótkim czasie, na przykład w mojej pracy, szedłem sobie gdzieś tam, coś zjadłem, zgiotłem papierek i wyrzuciłem. Odbiło się, poszło w obręcz, nie trafiłem. A on do mnie mówi, podnieś to. Mówię, kurczę, no pierwsza rzecz, że zaczął do mnie gadać i jeszcze mówi do mnie coś, czego tak naprawdę nie chcę robić, no bo no nie chce mi się wrócić tych dwóch kroków, żeby poprawić to, co źle zrobiłem. I tak naprawdę ten proces trwał z miesiąc czasu, zanim w ogóle zaskoczyłem, ten Duch Święty zaczął mnie męczyć w ogóle w ten sposób, że tylko ja dopiero po czasie zrozumiałem, po co on to robił, dlatego że mamy być dbali. To nie chodziło o to tak naprawdę, ten papier. Ten papier był mało istotny. Chodziło o to, że mam być dbały w wykonywaniu rzeczy i mam nauczyć się jego głosu. On powiedział, sprzątnij, jest ser, idę sprzątam. Jakby nie powiedział, bym tego nie zrobił, albo bym zrobił machinalnie, żeby pozostawić po sobie świadectwo życia. Ludzie, którzy nie poskładają się, że tak powiem, to są takie... To powstaje taka rzecz. Pytasz się człowieka, co u ciebie, a on mówi, pasmo nieustających zwycięstw. Pytasz się człowieka, czy ma coś jeść, a on ci wali, ale nie samym chlebem człowiek żyje. Masz pieniądze, ale jest napisane przecież, że będziemy kupowali bez pieniędzy. Masz pracę, u Salomona Żydzi nie pracowali. Jak ja zacząłem to słyszeć od ludzi, od chrześcijan, to zaczęło mi po prostu opadać ręce, że człowiek nie ma pracy, nie ma za co jeść, w ogóle generalnie patologia, ale mówi, że z wiary żyć będzie. I w jego życiu nic się nie dzieje. Dlaczego? Bo oni się po prostu nie poskładali. Łukasza 14, 28, 30. Tam jest napisane, sparafrazuję, że głupiec nie oblicza kosztów. To tylko głupiec. Paweł powiedział taką rzecz. Wiarę utrzymałem, biegu dokończyłem. Jak zacząłem studiować trochę Pawła, to zobaczyłem, że to jest kozak, bo on wszystko liczył. On do wszystkiego, jakby wszystko brał pod uwagę. On widział pułapki, które mogą się wydarzyć w jego życiu. On widział rzeczy, że na przykład było proroctwo niego, że zostanie pojmany. I to nie chodzi o to, że on miał się tego nie dowiedzieć, tylko chodzi, co on zrobi dalej. On przeliczał po prostu koszty. On wiedział, okej, jak mnie złapią, pójdę do więzienia, odsiedzę puchę ileś tam czasu i mimo wszystko poszedł. On przeliczał koszty. Ja na podstawie jego działań zacząłem patrzeć, że każde nowe zadanie w ogóle, którego się podejmujemy, będzie wymagało nowych wyzwań i będzie wymagało za każdym razem przeliczenia kosztów. Jak Malwina jedzie do Rumunii, przeliczam koszty. Nie chodzi o to, że w ogóle się nie zastanawiam, czy mi starczy, bo to nie o to chodzi. Jak mi nie starczy, to koń ma wielki łeb, niech myśli. Ale chodzi o to, że przeliczam koszty. Na ile ja muszę się zmienić, na ile ja muszę rzeczy pozmieniać, żeby takie działania w ogóle w Rumunii zaistniały.
Uważam też, że ludzie w swoim działaniu powinni być szczerzy wobec Boga. Szczerzy wobec współmałżonków i partnerów biznesowych. Dlaczego szczerzy przed Bogiem? Bo ja jeden z przeskoków w swoim życiu, jakiego doświadczyłem, to ja wiedziałem tak, że Bóg uzdrawia, że demony się wygania. Ja to wszystko wiedziałem, nie? Wiedziałem, że to jest wszechmogący Bóg. Ale miałem problem z tym, że nie wierzyłem, że on zapatruje finansowo. I to był jedna z największych zmór w ogóle w moim działaniu, bo potrafiłem pracować, byłem zazwyczaj najlepszy, ale nie wiedziałem, że on zapatruje. I w którymś momencie już nie wyrobiłem i powiedziałem do niego w ogóle, ufam ci w różnych rzeczach, ale w tym ci nie ufam. Nie ufam ci, że ty mnie zaopatrujesz. Przyszedłem do niego, mu to wywaliłem. Powiedziałem, w ogóle nie ufam ci, ale naucz mnie teraz w ogóle, jak ci zaufać. Wiem, że jesteś ojcem, wiem, że cię podchodzi wszelkie ojcostwo. Naucz mnie, jak ci zaufać. I on to zrobił. I on zaczął mnie uczyć. Byłem szczery wobec niego. To nie chodzi o to, że tam będę wypłakiwać. Ja już nigdy więcej do niego z tym nie przyszedłem. Zacząłem się zmieniać, zacząłem ryzykować tak naprawdę w wierze w różnych rzeczach, ale nie przychodziłem już do niego i nie gadałem za każdym razem, o jak mi jest źle w ogóle w tej pracy. Nie, nie robiłem tego. Uważam, że ludzie powinni pozadawać sobie pewne pytania. Na przykład, jakie są największe wasze pragnienia? Kiedyś na grupie domowej Basia powiedziała taką rzecz, która mnie w pewien sposób zweryfikowała. Ona powiedziała tak. Czy zastanawiałeś się, co ty będziesz robił za 10 lat? My zostaliśmy w tym systemie w Polsce nauczeni w ogóle krótkoterminowego działania, że tu i teraz. A co będzie za 10 lat? No, że jeżeli coś ma być za 10 lat, to też do tego trzeba się przygotować. Pewne rzeczy trzeba pozmieniać. Czy jesteś pewien, że plan, który otrzymałeś, jest od Boga? Różne rzeczy słyszałem od ludzi. Naprawdę. Jeżeli wiesz, że ten plan, powiedzmy, pochodzi od Boga, to jak się dowiesz, że to jest Boży plan? Jak to sobie potwierdzisz? Jakie są umiejętności pomocne do zrealizowania tego planu? Czy zdecydowałeś się, że podejmiesz decyzję na zrealizowanie tego? Jeśli nie, to dlaczego? Lecimy dalej. Jezus powiedział taką rzecz. Zaprawdę powiadam wam, że kto by rzekł tej górze, podnieś się i rzuć w morze, a nie powątpiewał w swoim sercu, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, tak mu się spełni. Dalej, Jakuba 2,8. Zapełnią radości, poczytujcie sobie, moi bracia, ilekroć spadają na was różnorakie doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę i rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nie ma nienaganni, w niczym nie wykazujący braków. Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje chętnie i nie wymawiając. A na pewno ją otrzyma. Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym. Kto bowiem żywi wątpliwości, podobny jest do fali morskiej, wzbudzanej wiatrem, miotanej tu i tam. Człowiek ten niech nie myśli, że otrzyma cokolwiek od Pana. W tych słowach w ogóle zawarła się kwintesencja dalszego działania. Człowiek musi wierzyć, nie ma czegoś takiego, że człowiek coś chce i w to nie wierzy i to się spełni. Nie ma możliwości. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Dlatego to, co powiedziałem na początku, marzenia równoznaczne z tym, że człowiek musi zacząć wierzyć w to. Nie ma... Wiecie, wiele rzeczy w moim życiu się spełniło, bo ja uwierzyłem w to jak głupi. Ale te, gdzie się zawieruszyłem tak naprawdę, jak ta morska fala, jakby odsunęły się w czasie. Dlatego, że wiara jest pewnością. Tu nie ma czegoś, że... Bo inaczej to te słowa by zaprzeczały. Człowiek niech nie myśli, że od Pana cokolwiek otrzyma. Nie zadziała mechanizm. Mechanizm w ogóle wiary jest zero-jedynkowy. Jest albo nie ma. Wiara i działanie, jeżeli otrzymamy od Boga jakiś cel, jest równoznaczne, jakby ta wiara połączona jest z wyznawaniem. Ludzie powinni wyznawać to, co chcą osiągnąć. Tylko teraz
Nie ma czegoś takiego, że ludzie będą wyznawali i w to nie wierzą. Muszą zaistnieć dwa te czynniki, wiara i wyznawanie. Bo inaczej to po prostu można nauczyć papugę, która będzie klepała jakąś rzecz i w ogóle nic się nie wydarzy. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz wyznawać i wierzyć. Jeżeli jesteś lękliwy, a ja takim byłem, to ja musiałem ogłaszać, że jestem odważny. Jeżeli diabeł przychodzi do mnie i mówił, że mi się nie uda, musiałem wierzyć w to, że mi się uda. Dlaczego? Czytałem, już dowiadywałem się w Biblii, dlaczego ma mi się udać. Bo były pewnego rodzaju zabezpieczenia i obietnice dla mnie. Zacząłem uczyć się wierzyć. Napisane jest, że człowiek przechodzi z wiary w wiarę, z mocy w moc i z chwały w chwałę. Ja nie wszystko rozumiałem na samym początku, ale zacząłem widzieć, jak ludzie wierzą. Był u nas w kościele pewien człowiek, nie ma już go. I pamiętam, jak jeszcze byliśmy na Kasprzaka, powstało słowo, odebraliśmy słowo wiedzy, że jeżeli człowiek chce odzyskać wzrok, niech wyrzuci okulary. Wyrzucił okulary. I potem obserwowałem jego chodzenie w wierze. Nie wydarzyło się, że odzyskał wzrok natychmiast w tamtym momencie. Ale pierwsza rzecz, nigdy już o tym nie powiedział, że nie widzi, a widziałem, że nie widzi. Widziałem, jak na komputerze sobie powiększał przez lupę, bo czegoś tam nie widział, ale nigdy nie uchybił. I zaczęło mnie to w ogóle interesować, że to się nazywa chodzenie w wierze. Ja nie wiem, czy on teraz widzi, bo nie mamy kontaktu, ale to jest nieistotne. Chodzi o to, że to był odpowiedzią na Bożą obietnicę i potem musiał w tym pójść. Ja pamiętam też taką rzecz w swoim życiu. Chciałem mieć samochód. Jak założyłem działalność, ubzdurało mi się, że chcę mieć samochód z półeczkami. Że z tyłu jak się otworzy, to będą półeczki. No i pojechałem szukać samochodu. Okazało się, że jest jakiś tam samochód, który jest godzien w ogóle, żeby za to, co odłożyłem, go kupić. No miałem, nie wiem, może 1/3 pieniędzy, więcej nie miałem. No i pojechaliśmy, zobaczyłem ten samochód. Generalnie opadło mi wszystko, co mogło mi opaść, bo wyglądał źle. Znaczy, tam były stały trzy, nie? Z czego dwa nie działały, nie? Więc wybór się bardzo zawęził, więc skoro tamte nie działają, wyglądają tak samo, mówię, kurczę, to co z tym będzie? W ogóle no, myślałem, że nie wiem, jakieś defekty są, ale otwieram z tyłu, tak, z tyłu otwieram pakę, a tam są półeczki. Już się nie zastanawiałem nad niczym. Czy wygląda tak, czy inaczej, czy był poobklejany, czy farba gdzieś tam schodzi, czy on odpali. Jaka była tego przychylność? Ja miałem 1/3 ceny. Facet mi zaufał i powiedział, dobra, zapłacisz za 2 tygodnie. Kupiłem samochód za 1/3 ceny. Nie miałem wystarczającej pieniędzy. On powiedział, okej, nie ma problemu. Nie? Chciałem półeczki, miałem półeczki. Jeździ do tej pory. Z półeczkami. To, co zmieniło w ogóle i zmienia moje życie, to, że to, co jest napisane w Biblii, ja zacząłem to przeżywać. To przeżywanie w ogóle tej Biblii, tych ludzi, w ogóle to, co oni tam przeżywali, a jest naprawdę wiele do przeżycia, to zaczęło zmieniać moje życie. To logos, czyli słowo, zaczęło przychodzić w rema. Ja nie wszystkiego w ogóle, ja nie wszystko wiem, o co chodzi w Biblii. To nie o to chodzi. Na dzisiaj na przykład, nie? Ale zacząłem przeżywać jakieś na przykład wersety. Zacząłem przeżywać życie ludzi, którzy tam zostali opisani. Zacząłem jakby wchodzić w ogóle, jak oni się na przykład komunikowali z Bogiem. Co on do nich mówił, jak to powstawało. I zacząłem w ogóle patrzeć na to, jak oni w wielu przypadkach musieli stać niewzruszenie, i żeby dojść do końca swojego biegu. Zacząłem to przeżywać. Zobaczcie, jest ciekawa rzecz. Abraham dostał obietnicę, że będzie miał syna. Generalnie nic nie działa. U Abrahama nie działa i u jego żony nic nie działa. Dostaje obietnicę, ma syna. Okej. Przyszedł pierwszy złodziej, czas. Zaczęło się rozciągać to w czasie. W ogóle nie ma syna. A on powiedział, że wszystkim pewnie, że będzie miał syna, więc no wszyscy wiedzieli, że coś powinno powstać. Diabeł do niego gadał na pewno, że jest głupi w ogóle i wierzy w cuda. Przyjaciele mu też tam nawkładali. Więc co Abraham zaczął robić? Abraham zaczął kombinować po swojemu.
Ja sobie ostatnio nad tym rozmyślałem i teraz tak. Abraham idzie do Hagar, śpi z Hagar. I tak pewnie, tak sobie wyobraziłem, i tak czeka w ogóle przy tym narodzeniu i Ismael. Przecież jak się urodził ten dzieciak, on nie wiedział, że zrobił Ismaela. To nie ma czegoś takiego, że kurczę, okej, no to gdyby on wiedział, że wyjdzie z tego Ismael, to by się tego nie podjął. Przecież urodziło się dziecko, on dopiero potem zrozumiał, okej, błąd. Błąd. Ja zacząłem uczyć się od Boga w ogóle Jego głosu też w ten sposób, że w wielu miejscach dowiedziałem się od Niego, że coś zrobiłem źle. W sensie, pamiętam, pojechałem do człowieka dać mu pieniądze, taki był bardzo dobry uczynek z mojej strony, a on powiedział mi, że Duch Święty do mnie mówił, ale nie chciałem, żebyś to zrobił. Nie taka była. Człowiek tamten miał w ogóle inną rzecz do zrobienia z Bogiem. Nie powinieneś tego zrobić. I zacząłem się uczyć, że w ogóle jestem Bogu wdzięczny za Bożą korektę. Nie chcę popełniać i robić pustych przebiegów. Wróćmy do wiary. Hebrajczyków 11:1. A wiara jest pewnością, to co Malwina mówiła, wiara jest pewnością tego, czego się spodziewałem, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W ogóle wiara to jest coś nienaturalnego, to jest coś nie z tego świata. Dlatego, że wiara to jest element, który nie odpuszcza, póki nie osiągnie celu. Jaka jest wiara? Mężna, stanowcza, wytrwała, wychodzi naprzeciw przeszkodom, nie daje się zniechęcić, jest mocna, nieustępliwa, niezachwiana, nieugięta, niestrudzona, konsekwentna, niezłomna. W ogóle ja zobaczyłem kiedyś taką rzecz. Wiara jest w pewien sposób jak bulldog. Ja uważam, że bulldogi to są takie psy krawatowe. Jak się uczepi szyi, to w ogóle nie puści. Widziałem, nie znam się generalnie na psach, ale widziałem bulldogi, które jak się uwiesiły, to zemdlały, dopiero wtedy puściły. One są niestrudzone. W ogóle jest cel, złapie i trzyma do końca. Wiara jest w pewien sposób taki bardzo do tego podobna. Zobaczcie, dalej, Hebrajczyków 11:1-2. Wszak dzięki wierze, jakiej? Wytrwałej, niezłomnej, konsekwentnej, która wie, czego chce i nie spocznie, dopóki tego nie osiągnie, zawdzięczają przodkowi nasi chlubne świadectwo. Dzięki czemu w ogóle ci ludzie zawdzięczyli świadectwo i są napisani w Biblii? Dzięki wierze. Nie przez ich uczynki i nie przez jakąś piękną prezencję, przez wiarę. Dalej, przez wiarę wytrwałą, niezłomną, konsekwentną, która wie, czego chce i nie spocznie, póki tego nie osiągnie. Poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowo Boga, także iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. W ogóle jak zacząłem sobie rozważać te rzeczy, zobaczyłem, że światy to są pewnego rodzaju eony. To są czasy. I teraz, jeżeli dobrze wejść w ogóle w ten werset, to złapiemy coś takiego, że te czasy kształtują się, czyli przemieniają przez Słowo Boga. A ponieważ my powtarzamy za Bogiem, to my zaczynamy zmieniać te czasy i pory. Zaczynamy zmieniać dekady. Ja uważam, że jest taki eon, który się nazywa Kościół Mocy. Jest taki czas, który jest kształtowany, czyli zmieniany przez to, co my będziemy mówili. Jasne, że jakby tu nie rozdzielamy robili, bo to nie o to chodzi, ale że my go ukształtujemy, możemy go nie ukształtować. Jakbyśmy sobie dobrze rozwinęli, to moglibyśmy przetłumaczyć to tak. Przez wiarę poznajemy, że różne okresy czasu, dekady, stulecia i pokolenia w ramach dotychczasowej historii ludzkości zostały całkowicie i radykalnie zmienione, przekształcone i zmodyfikowane przez tych, którzy otrzymali jasne, niepodważalne słowo od Boga przeznaczone do konkretnego celu. Czyli jeżeli człowiek otrzyma wizję i zaakceptuje pierwszą rzecz, to jego czas. Druga rzecz, będzie wiedział, że on musi coś z tym zrobić, czyli zacznie zmieniać i będzie mówił, to zmieni w ogóle przestrzeń wokół siebie. My jesteśmy tutaj jako ruch w stanie zmienić w ogóle wszystko wokół siebie. Ale nie zmienia to postaci rzeczy, że przychodzą na człowieka, że ludzie mają
przeciwności. Zobaczcie, na przykład Noe. W ogóle kiedyś przeczytałem Noe sen Nuna. Mówię, kurczę, pracuję na Nunie. Coś w tym jest. I zobaczcie, Noe w ogóle dostaje informację totalnie abstrakcyjną. Ma wybudować łódź, a nigdy nie padało. To jest abstrakcja. I on przeżył, wszystko się rozciągnęło w czasie, wszystko porozbijało się też o przyjaciół, diabeł mu też nawkładał. A facet siedział i robił tą łódź. Był niestrudzony. Nie znaczy, że nie dostawał od wszystkich w koło. Dostawał także od rodziny. Rodzino, żonie i powiedzmy dzieciakom pewnie się nie śniło to, co on jakieś informacje od Boga przyjmował. Kolejny człowiek, Mojżesz. Mojżesz przyjmuje informację, że ma wyprowadzić lud z Egiptu. I teraz tak, kim był Mojżesz? Mojżesz to nie była jakaś tam popierdółka, to był człowiek, który miał być dziedzicem tronu. I zobaczcie, mnie to zaczęło ciekawić, że ci ludzie mieli bardzo dużo do stracenia. To nie są w ogóle w realizacji marzeń, w realizacji w ogóle celu, ważne jest to, że to, co dzisiaj też Angela mówiła i to jest mi też bardzo bliskie, że ludzie mówią, że położę dla Boga wszystko, tylko nic nie mają. Trudno jest w pewien sposób pójść do przodu, kasując wszystko za sobą. Noe, Mojżesz, jak i wielu z nas, spaliliśmy mosty za sobą. Ostatnio jedna osoba napisała, że palące się mosty oświetlają moją drogę do przodu. Oni popalili swoje w ogóle mosty. Jeden człowiek zmienił historię. Każdy z nas jest tym jednym człowiekiem, że zmienia historię wokół siebie. Hebrajczyków 11:32-34. To przeczytam. Paweł mówi tak. I cóż powiem jeszcze? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych mężów przez wskrzeszenie. Inni zaś zostawali zamęczani na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznawali szyderstwa i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Ponieważ Bóg przewidział, że ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To w ogóle ja nie wiedziałem, ale jest panteon w ogóle ludzi wiary w Biblii. Ja postanowiłem taką rzecz, że chcę w ogóle swoim życiem dopisać się do panteonu ludzi, którzy będą wierzyli. Dla mnie jest to... To mnie rozczula w pewien sposób, że ludzie przeżywali różnego rodzaju rzeczy. Angela przeżywała różnego rodzaju rzeczy na ulicach. Nigdy się nie wycofała. Malwina to samo. Wielu ludzi, którzy pracują czy na ulicach, czy w innych miejscach, oni nie wycofują się, doświadczając różnych rzeczy. Bóg mówi do człowieka w krótkich komunikatach. W ogóle nie rozwodzi się. Oni wszyscy przyjęli bardzo proste komunikaty. Noe przyjął komunikat, że ma zbudować łódź. Dalej były rzeczy, o których rozmawiali. To był krótki komunikat. Nie było, nie wiem, epistołów, że teraz Bóg ma do ciebie, nie wiem, 30 stron w ogóle jakiejś rzeczy do rozważania. Krótki komunikat. Czy pójdziesz? Czy zrobisz?
Czy zależy wam na tym, abyście zobaczyli, jak się Boże Słowo wypełnia w waszym życiu? Jakie by to nie było, krótki cel, daleki cel, ja tego zapragnąłem w swoim życiu, żeby zaobserwować w ogóle Boże działania w moim życiu. I wiem jedno, on nigdy nie zawodzi. Pamiętam taką rzecz. Byłem przed sądem, zrobiłem pracę, na której zarobiłem 150 zł. I ponieważ byłem nieposłuszny, bo wiedziałem, że dla tej kobiety mam nie zrobić tej pracy. Akurat no, nie było to gdzieś tam wielka rzecz, że była Jehową, ale stwierdziłem, okej, w ogóle zrobię dla niej, bo przecież nie będę, to nie stanowi dla mnie problemów. Zrobiłem tą pracę. Generalnie zrobiłem ją za dobrze. W wyniku mojej pracy wyszły inne przecieki na dachu, gdzie zalały po prostu ten domek i ta pani, gdzie ja zrobiłem 150 zł, wytoczyła mi proces na 12 tysięcy. Staję przed sądem, generalnie już od razu w ogóle pokuta, wiedziałem, że miałem tego nie robić, no i teraz trzeba jakoś wybrnąć w ogóle z całej tej sytuacji. No, wzięliśmy adwokata. Adwokat na pierwszej rozprawie był. Generalnie pani jechała naprawdę ostro. Na drugiej rozprawie, ponieważ miałem adwokata, nie przygotowałem się wcale, bo od tego jest adwokat. Przyszedłem tak, jak stałem. Ani długopisu, ani kartki, ani adwokata. I w ogóle, a ja byłem jeszcze w tamtym okresie nie aż taki do przodu, że tam bym walczył po prostu gdzieś o swoje. I w ogóle usiadłem na tej ławie, w ogóle naprawdę już totalnie zrezygnowany, a Duch Święty do mnie mówi, choćby cię wszyscy opuścili, ja cię nigdy nie opuszczę. I nie minęło 5 minut, jak sędzia stał się moim adwokatem. Zrobił coś, liczyłem wtedy, że to nie było nagrywane, bo wykazał się totalnym jakby, no jakkolwiek, to, sędzia tego nie mógł robić. Zmiażdżył totalnie tą panią, zakazał jej mówić, powiedział, że ma się nie odzywać, że gada głupoty i kłamie. I jeszcze na koniec wszystkie koszty, które ja poniosłem, przerzucił na nią. Dlaczego o tym mówię? Bo ja przychodzę do mojego ojca z wiarą. Szukam rozwiązań, gdzie się pomyliłem. Czy się pomyliłem? Tak, pomyliłem się, nie powinienem tego robić. Generalnie, ale to jest żadna rzecz. Przeżyłem przygodę z nim. Nauczyłem się, że on nigdy się nie spóźnia. Jeżeli nawet rzeczy się rozciągają w czasie, nigdy się nie spóźnia. Kolejna ważna rzecz. Uważam, że tak jak w Biblii jest napisane u Salomona, gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga. Ludzie się rozprzęgają w swoim życiu, bo nie mają celu. Jeżeli człowiek nie idzie w kierunku celu, w ogóle swojego powołania, zaczyna się rozprzęgać, zaczyna chodzić bokami. Nie chodzi o globalny, w ogóle powiedzmy, nie wiem, cel Kościoła, tylko nasz prywatny. W ogóle masz cel, to idź do końca. Drobnymi krokami, krok za krokiem, czasami się coś przeskoczy, ale do końca. Paweł mówi taką rzecz. 1 Koryntian 9 rozdział od 24. Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę. Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, który staje do zapasu, wszystkiego sobie odmawia, oni, aby zdobyć przemijającą nagrodę, my zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę nie jakby na oślep, walczę nie tak, jakbym zadawał ciosy w próżnię. Paweł pokazał bardzo ważną rzecz. Nie wszyscy też dostaną nagrodę. On wiedział, że wszyscy biegniemy. Ale zwycięzca jest jeden. Ale w naszej konkurencji jest tylko też jeden zawodnik. Może mnie dobiec. On zrozumiał, że wiele rzeczy musiał sobie podmawiać, żeby dojść do celu. Liczył koszty. Wiedział, że pewne rzeczy go oddalą od planu. Musiał z pewnych rzeczy, jakby z wykonania tych spraw, przestać je wykonywać. Ale Paweł zawsze był nagrzany. Zawsze do przodu.
On miał tą mentalność właśnie, która mówi się, że to jest mentalność Pawłowa, że generalnie on będzie bieg, a najwyżej Duch Święty albo zatrzyma, skieruje w inne miejsce. On zawsze był po prostu w ruchu. Nie zastanawiał się nad tym, czy pójdę, nie pójdę. Tak, liczył koszty. Paweł nie czeka na zrządzenia losu. On wiedział, co chce. On wiedział, jaka jest nagroda. Wiedział, jaka jest cena. I mówi w którymś momencie tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Paweł wojował z różnymi rzeczami, z różnymi swoimi słabościami, z różnymi rzeczami, które go dotykały. Biegł, on nie, tam nie powiedział, szedłem po nagrodę, biegł, wiarę zachował. Przechodzimy do kolejnego wroga. Ja nazywam to, że są już to wrogowie wewnętrzni i zewnętrzni. Wróg numer 5 to brak pasji. Ludzie w którymś momencie zaczynają być opieszali w wykonywaniu swoich celów. Zaczyna ich zżerać stagnacja, rutyna. Dlatego w Biblii jest napisane, obyś był albo zimny, albo gorący. To jest coś w ogóle... Opieszałość i w realizacji tych planów, które dostaliśmy od Boga, ewentualnie stagnacja, bo to jest najlepsze słowo, dotyczy ludzi, którzy mają już duże poznanie. Dlatego, że ja nie mówię, że wszyscy, bo tak nie jest, ale im więcej człowiek wie, ma tendencję do tego, żeby pójść na skróty albo uważać, że już wszystko wiem, że nic więcej mi nie potrzeba. Kiedyś pamiętam, mam takie wyznaczniki, które Bóg mi przypomina. Montowałem bramy i nauczyłem się te bramy robić jakby na pamięć. Już wszystko wiedziałem w ogóle, jak to robić, nie? I w którymś momencie przychodzi jakieś zlecenie, zrobiłem tak jak zawsze i generalnie źle. Wszystko musiałem rozebrać. Nie miałem czegoś takiego nawyku, który mam dzisiaj, że jeśli siadam do czegoś, przejrzę chociaż tą instrukcję. Tam nastąpiły zmiany. Wiem, że w wielu miejscach naszego życia następują jakieś zmiany. Musimy w ogóle jakby być baczni na to, jaka nastąpiła zmiana, żeby za tym pójść. I nie wchodzić w takie miejsce, ja już wszystko wiem. Tak, my bardzo dużo wiemy. Chwała Bogu, w ogóle jestem z tego zadowolony, że jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Bardzo dużo wiemy. Tylko teraz nie możemy popaść w to miejsce, że ta wiedza nas na tyle obciąży, że będzie to takie nijakie nasze życie. Hebrajczyków 6:12. Obyście nie stali się ociężałymi, ale byście byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczyli obietnicę. Cierpliwość to jest element, który będzie nas w tym miejscu w ogóle kształtował i zmieniał. Ludzie w wielu miejscach nie są cierpliwi. Ja też nie byłem cierpliwy. Też w ogóle chciałem od Boga od razu wycisnąć jakby to wszystko, co już miał. Ale tak nie jest. Pewne rzeczy powstają natychmiast, a pewne nie. Potrzeba czasu, potrzeba naszych wewnętrznych zmian. W ogóle Bogu zależy na naszych wewnętrznych zmianach. Nie jakby na wykonywaniu jakiejś czynności, tylko na naszych zmianach. Co niweluje generalnie tą stagnację? To patrzenie na życie innych i jak oni żyją w wierze. To mnie zaczęło zmieniać. Patrzę w ogóle, jaki jest mechanizm wiary. Na przykład Michał o coś wierzy w ogóle i się uczę, co on tam przeżywa, jak on idzie, ile to trwa. I to zaczęło mnie zmieniać, żebym nie... Jakby moje życie podnosiło z wiary w wiarę. Mnie weryfikują ludzie wiary. Oni mnie zmieniają. Najprostsze od Boga jest usłyszanie odnośnie celu. To jest najprostsza rzecz. Bo dalej zaczyna się już nasze działanie. Jeżeli człowiek przyjmie jakąś informację od Boga, to Bóg to powiedział. Teraz od nas zależy, od naszych zmian w ogóle, jakie podejmiemy, jakby podejmiemy tą rękawicę w ogóle, to będziemy się zmieniali. Jakby zmieniali w ogóle w trasie, w tej drodze. Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. I w ogóle tak naprawdę chodzi o tą drogę. I na tej drodze my się zmieniamy. Dostaliśmy jakąś informację, ale my idziemy, zmieniamy się. I mówię, ta informacja początkowa jest mega ważna, dlatego że człowiek się dowiaduje w ogóle, co ma robić, co by chciał robić z Bogiem we dwóch. Ale
dalej trzeba pójść. Wiara chodzi z cierpliwością. To są takie, to takie trochę małżeństwo. Nie da rady chodzić w jednej rzeczy, być wierzyć i nie być cierpliwym. I nie da rady, i nie można też pomylić w ogóle, że człowiek jest cierpliwy, a nie wierzy. Bo będzie, bo to jest katastrofa. On będzie siedział w tym samym miejscu, za groma nie wierzy, ale cały czas siedzi w tym miejscu i nazywa to cierpliwością. To niecierpliwość. Trzeba wierzyć i być cierpliwym. Jedna z ważniejszych rzeczy to nie możemy się dać wypalić. To, co dzisiaj Angela też powiedziała, że w którymś momencie przychodzi chęć w ogóle, jeśli człowiek cały czas jest w ruchu, w biegu, to też musi nauczyć się z jednej strony odpoczywać, bo jest to ważna rzecz, żeby regenerować się. Z drugiej strony nie wolno nam się dać wypalić, zajechać się. Lecimy dalej. Złodziej numer 6. Brak przygotowania. Wielu ludzi jest nieprzygotowanych do działania. Nie ma czegoś takiego, że człowiek może podjąć działanie i na przykład się czegoś nie nauczy, nie przygotuje. W Pierwsza Królewska jest taka rzecz, 19:20. Elizeusz mówi, pozwól mi pocałować mojego ojca i matkę moją, a potem pójdę z tobą. Jak prześledzicie sobie Elizeusza, w ogóle dla niego było ważne, dlatego że to był człowiek, w ogóle miał mechanizm wiary. Jemu zależało na rodzicach, ale jakby to jest piękna jedna historia. On w ogóle był bogatym człowiekiem i on zostawił wszystko, co miał z tego bogactwa. Ugotował te dwa woły. Spalił mosty totalnie za sobą. I on poszedł przygotowywać się z Eliaszem do swojego działania. Kolejna rzecz. Kończąc. Złodziej numer 7. Izolacja. Ludzie w wielu miejscach uważają, że sami dadzą radę. W wielu przypadkach na pewno. Ale jak Jezus pokazał pewnego rodzaju wzorzec, on zawsze posłał we dwóch. I tam jest napisane tak, że jeżeli jeden upadnie, drugi go podtrzyma. W ogóle to jest ciekawa rzecz, żeby w wielu miejscach nie być takim tylko jakby samodzielnym, bo się nie da. Bo przychodzą różnego rodzaju ci przeciwnicy, którzy będą wybijali ludzi z miejsca ich własnego powołania. I złodziej numer 8 to nasze własne wybory. W wielu miejscach nie dojdziemy do, albo oddalał się w perspektywie czasu, ponieważ dokonywaliśmy złych wyborów. I w wielu miejscach Bóg nas ratuje. Podjąłem wiele błędnych decyzji w swoim życiu. I w ogóle mam ojca, który pomaga mi z tych rzeczy wychodzić, ale to nie znaczy, że jestem idiotą i za każdym razem będę te błędne decyzje popełniał. Nasze decyzje determinują w ogóle to, co osiągniemy w naszym życiu. Zarówno dobre, jak i złe. W ogóle to nie chodzi o to, że zła decyzja jest straszna. Nie, w ogóle Derek mi powiedział, wolę przez posłuszeństwo niż przez doświadczenie. W wielu miejscach musiałem się nauczyć przez doświadczenie, ale wiedziałem, że już następnym razem takiego błędu nie popełnię. To tyle a propos tych mechanizmów, ale na sam koniec powiem wam jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj była podczas uwielbienia. Przyszło mi takie słowo, że spóźnialscy płacą cenę. Że jeżeli człowiek będzie próbował zebrać plony w zimę, to zostanie puste pole. Jeżeli będzie siał w zimę, to na wiosnę zbierze krzaki. Amen.